I zobaczmy, mam dokładnie 3 pingu i stałe 240 FPS. Na mojej mapie mam dwianek, widziałem nawet 1 pingu, 3 pingu. Masz mało FPS-ów w sezonie drugim Fortnite albo wysoki ping? Naprawmy to. Pokażę Ci moje najlepsze ustawienia, dzięki którym mam 240 FPS-ów stałe i najniższy ping. I Ty też możesz je ustawić, ale w zamian zostaw tylko łapeczkę w górę, subika. Pisz kod KAMSAR2 za to, że Ci pomogłem, a my lecimy. I wbijaj na Twitcha, gdzie codzienne streamy i Instagram w opisie. Wchodzimy sobie do ustawień, dokładnie w tą zakładkę. I te ustawienia musisz sobie ustawić. Pierwsze to pełny ekran, będziesz miał wtedy mniejszy delay. I rozdzielczość polecam Full HD. Synchronizację pionową obowiązkowo wyłączasz. Limit liczby klatek na sekundę ustawiasz tyle, ile masz herców w monitorze. W moim wypadku jest to 240. Tryb renderowania, tu masz dwa do wyboru. Najlepszy moim zdaniem jest Direct 12, jeśli masz dobry komputer, a jeśli słabszy albo chcesz więcej FPS-ów, a słabą grafikę, daj sobie wydajnościowy. Jasność i kolory nie mają żadnego znaczenia, jest to tylko wizualne. No i zjeżdżamy sobie niżej. Niżej polecam sobie ustawić Nvidia DLSS, ewentualnie TSR, jeśli lubisz wygładzanie krawędzi. Jeśli nie, możesz to całkowicie wyłączyć. Następnie wyłączasz te opcje: wirtualna geometria nanita, jakość cieni wyłączamy, oświetlenie globalne wyłączamy, odbicia wyłączane, odległość widzenia możesz sobie dać na daleką i tekstury na średnie, jeśli chcesz mieć ładne budowle. Jeśli nie, daj sobie to na najniższe, jakość efektów niska, jakość przetwarzania niska. Sprzętowy ray tracing obowiązkowo wyłącz, bo mega to obciąża komputer. Wyświetlanie liczby klatek możesz sobie włączyć i co ważne, zrób sobie tą jedną rzecz, czyli tryb niskiego opóźnienia NVIDIA włączony lub wzmocniony, bo mega to nerfi input delay. I teraz przechodzimy w kolejną zakładkę, bo o tym musisz wiedzieć. Wchodzimy tu i zjeżdżamy na sam dół. Tu znajdziesz dwie nowe opcje, czyli oszczędzanie energii, wyłączasz obie opcje, żeby po prostu to kompletnie nie działało. Teraz przechodzimy do Epic Games Centera i tu używamy sobie dwóch najważniejszych rzeczy. Pierwsza rzecz, wchodzimy w swoje konto i szukamy tutaj dokładnie zakładki ustawienia, zjeżdżamy sobie na sam dół i wybieramy sobie opcję Fortnite. Następnie klikamy sobie dodatkowe argumenty wiersza poleceń i wpisujemy tu kilka komend. Jest to komenda Landplay, No Splash i Use Available Cores. One jakieś działy w Fortnite i raczej Ci nie zaszkodzą i warto sobie ich używać. Kolejna rzecz, wejdziemy do biblioteki i tu robimy dwie ważne rzeczy. Szukamy sobie Fortnite'a, klikamy sobie te trzy kropki, następnie opcje i tu co ważne, oznacz sobie te dwie rzeczy. Pierwsza, tekstury wysokiej rozdzielczości, to powinieneś mieć odznaczone. I druga rzecz to jest wstępne pobieranie transmitowanych elementów. Również sobie możesz odznaczyć wszystkie języki, bo nie jest to Ci kompletnie potrzebne. No i klikasz opcję zastosuj. Teraz klikamy jeszcze raz te trzy kropki i klikamy sobie dokładnie zarządzaj. Następnie klikamy zweryfikuj pliki, bo często było tak, że jeśli ktoś miał bardzo duże lagi albo crashe, to właśnie ta opcja Wam pomagała. Teraz wchodzimy w opcję, która poprawi nam ping. Wchodzimy sobie dokładnie połączenia sieciowe, wybieramy sobie nasz internet, właściwości i tu edytujemy bardzo ważną rzecz. Wchodzimy sobie w protokół internetowy wersji 4, właściwości i możesz tutaj zrobić dwie ważne rzeczy. Pierwsza, testujesz sobie DNS-y, które mogą zmniejszyć Ci ping i Twoje lagi. Masz tu do wyboru dwie główne opcje. Preferowany DNS wpisujesz sobie 1111, a tu niżej wpisujesz sobie 1001 i sobie to akceptujesz. Następnie testujesz, jaki masz ping w Fortnite, a następnie wracasz tu i zmieniasz sobie DNS na kolejny, czyli 8888 i na dole wpisujesz sobie 8844 i też sobie to akceptujesz. Wtedy sprawdzasz, na którym DNS-ie miałeś mniejszy ping i mniejsze lagi i decydujesz, czy grasz z DNS-em, jeśli tak, to którym, czy może kompletnie bez, ale w większości, jeśli masz słaby internet, mega Ci to pomoże, żeby mieć mniejszy ping. I zobaczmy, jakie mam ping i FPS dokładnie po tych wszystkich sztuczkach. Ping, jak widzicie, jest to 11, 10, 9, 8, 8, 9, 8. No i oscylują przy takiej wartości. FPS, jak widzicie, są około 240, więc trzeba powiedzieć, że jest naprawdę dobrze. A teraz lecimy z kolejnym trikiem, czyli no ping. Kolejną rzeczą, którą według mnie musisz zrobić, to przetestować sobie no ping, czyli program, który na tydzień będzie działał się totalnie za friko. Program pozwala Ci zmniejszyć ping, wybierając sobie serwer Fortnite'a, gdziekolwiek innej gry. Klikasz sobie select server i następnie zjeżdżasz sobie na nasze europejskie serwery albo z other server, możesz wybrać jeszcze inne serwery, następnie aż pokazane, do którego masz najmniejszy ping i klikasz sobie po prostu Optimize this game. Dzięki temu mega dużo moich widzów ma mniejszy ping, szczególnie jeśli mają słaby internet i wreszcie mogą normalnie grać i te serwery możesz sobie testować każdy i wybrać oczywiście ten, który będzie Ci dużo lepiej działał. A do tego to nie koniec, bo klikasz sobie jeszcze tu settings, opcje i masz jeszcze dwie funkcje. Pierwsza, z której ja osobiście korzystam, jest to Turbo Game, czyli funkcja, która zwiększa Ci responsywność klawiszy i druga opcja jest to Boost FPS, który też możesz sobie przetestować i dzięki temu może poprawić się Twoja sytuacja. I żeby przetestować no pinga, to po prostu wbij sobie na link w opisie i po prostu wbij sobie na tą stronę, tu masz wszystko dokładnie wytłumaczone, ale najważniejsze, co musisz wiedzieć, na 7 dni masz totalnie darmowy no ping, przez to możesz testować go, czy działa Ci i jak dokładnie Ci działa. Następnie, jeśli chcesz go zdobyć, wbijasz sobie tutaj, robisz sobie po prostu konto i pobierasz sobie program. Jeśli Ci się spodoba, to możesz cały czas z niego korzystać i będziesz miał dużo lepszy ping. I zobaczmy, ile no ping zmniejszył mi pingu w grze. Ja mam Frankfurt 11
się włączony i zobaczmy, mam dokładnie 3 pingu i stałe 240 FPS. Na mojej mapie mam wianek, widziałem nawet 1 pingu, 3 pingu. No i ping jest giga niski w porównaniu do tego w sumie, co było przed 2 pingu. FPS jak widzicie, nawet jak tutaj się ruszam, no praktycznie nie drgają i mamy praktycznie stałe 240, a jak buduję? No to i tak mam jakieś 3 pingu, 2 pingu, więc jest naprawdę mega dobrze. Więc sposób naprawdę działa. Kolejna giga ważna rzecz, o której na bank nie wiedziałeś. Wchodzimy do menadżera zadań i wybieramy sobie opcję Fortnite. Jeśli mamy go włączonego, teraz przechodzimy sobie do otwórz lokalizację pliku i szukamy czterech takich funkcji, które tutaj mamy. No i szukamy głównie Fortnite klient Win64 Shipping. Klikamy sobie właściwości i następnie wchodzimy w tryb zgodności. Tutaj mamy dwie opcje, które musisz sobie testować i najlepiej włączyć je po kolei i zobaczyć, która co ci daje i na której będzie ci najlepiej działo, bo może to zależeć od twojego sprzętu. Pierwsza opcja, którą musisz testować, to wyłącz optymalizację pełnoekranową. Ja osobiście mam to wyłączone, no i faktycznie mi działa wtedy Fortnite najlepiej. Następnie wchodzimy do zmień ustawienia wysokiej rozdzielczości DPI i tu giga ważna rzecz, klikamy sobie zastąp zachowanie skalowania przy wysokiej rozdzielczości i wybieramy sobie aplikację. Mi działa to najlepiej i dużo osób w internecie pisze, że im też to działa najlepiej, ale możesz sobie to całkowicie wyłączyć. Możesz jeszcze zmienić na systemowy bądź systemowy i ulepszony i najlepiej sprawić to u was dokładnie jak będzie działało i wtedy robisz to dokładnie ze wszystkimi tymi plikami. W teorii nie jest to wymagane, ale lepiej sobie oczywiście to zrobić, żebyś miał 100% pewność, że wszystko dobrze zrobiłeś. Kolejna ważna rzecz to plan zasilania. Tutaj polecam sobie zmienić te opcje, bo one domyślnie są ustawione najczęściej na najniższe, czyli na przykład oszczędzanie energii. To zmieniamy sobie na przykład na najwyższą wydajność bądź wysoką wydajność. Ja mam oczywiście najwyższą, żeby działało mi jak najlepiej i to też sobie koniecznie ustawcie, bo często w komputerach domyślnie jest to ustawione na najniższe i może to powodować pewne problemy z FPS-ami. A jest to opcja, która totalnie na pewno nic ci nie popsuje. Jest ona totalnie bezpieczna, więc warto sobie ją testować. Kolejna rzecz, którą musisz zrobić obowiązkowo, to menadżer zadań i tutaj wchodzisz w opcję uruchamianie i tu wyłączasz wszystkie rzeczy, które masz po prostu włączone, a z których nie korzystasz. Co to jest? Są to aplikacje, które działają po prostu ci w tle i obciążają cały czas twój komputer i tego jest, jak widzicie, naprawdę dużo. Co ja mam wyłączone? Praktycznie wszystkie rzeczy, z których na bieżąco nie korzystam, czyli jakieś Steamy, czy jakieś Launchery, czy jakieś Rioty i inne rzeczy, 3/4 z tego wyłącz, bo są to aplikacje, które możesz odpalić w każdym momencie oczywiście i nie będą one obciążały cały czas twojego komputera, a po co mać choć jakieś 20 apek jak launchery, Steamów czy inne rzeczy, no jak grasz w Fortnite'a, nie ma to w ogóle sensu i to zrób obowiązkowo. Bo i tak każdą rzecz możesz od razu sobie włączyć, jeśli będziesz tego potrzebował. I tu najważniejsza rzecz, z aplikacjami od stron trzecich sprawdź, czy mają one specjalny funkcje jak nagrywanie czy inne rzeczy i musisz to wyłączyć. Jakiś miałem taki problem, że FPS leciało mi o nawet 100 w dół, bo ta aplikacja jak SteelSeries miała włączone jakieś nagrywanie na bieżąco. Zrób sobie to ze wszystkimi apkami, jakie tylko masz na komputerze, na przykład tutaj, i sprawdź, czy mają one jakieś aplikacji do powiadomień, śledzenia statystyk, nagrywania. Wchodzisz sobie następnie na przykład tutaj, no i wszystkie jakieś rzeczy wyłączasz. Dlaczego? Bo giga obciążać to twój komputer, na przykład aplikacja nagrywać na bieżąco, a nawet nie wiesz, coś tego masz i nawet z tego nie korzystasz. I szczerze, coraz więcej takich apek ma jakieś bezsensowne w ogóle rzeczy i często wystarczy to wyłączyć i masz od razu plus 50-100 FPS-ów. I jeśli ci pomogłem, proszę zostaw łapkę w górę, subika, kodzik Kamsar w sklepie i wbij na Twitcha, zostawić followa, Instagrama, wszystko w opisie i sprawdź poprzednie filmy. Trzymajcie się i widzimy dzisiaj na streamie. Yo!